Siemka, widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Brookhaven RP, a ja, słuchajcie, dzisiaj idę do nowej knajpy, którą otworzyli na Brookhaven RP. Tankujemy oczywiście nasz skuter. Właśnie przyjechałem na stację i idziemy zaraz do knajpki, tylko mój skuterek musi mieć pełny bak. O kurczę, dobra kasa, to nie dla mnie. Uciekamy! Co się tam stało? Uciekamy, paliwo nam się rozłączyło. Dobra, nieważne. Jedziemy do tej nowej knajpki teraz. Siadam sobie skuter. Jaki on ma śmieszny ten. Światła działają w skuterku, jak to zwykle. Okej, dzień dobry! Dzień dobry! Maczka zamawiałeś? Ja nic nie zamawiałem. Ja bym chciał zamówić maczka, tak, tak. Maczka. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ty. Co? Ej, ty. No, ale przywiązuję cię. Co? Co? Co się dzieje? Ej, nie mogę się ruszyć, wypuszczenie! Chodź na randkę. Co? Nie, pomocy! Co ty robisz? Nie! O, wyrwałem się! Wyrwałem się! Uciekamy! Widzowie, uciekamy! Uciekamy! Nie, wysiadaj! Wysiadaj! Ja cię muszę pocałować! Nie, wysiadaj! Uciekamy! Nie, przyjdź! Przyjdź jeszcze do mnie! Nie, nigdy! Nigdy! Przyjdziesz! A, czemu ty mnie gonisz? Nie! Teraz muszę śpiewać, a więc kto ma największy skuter w mieście? Co ty robisz? Czemu ty mnie ścigasz na wózku inwalidzkim? O co chodzi? Czemu ty mnie ścigasz na wózku inwalidzkim? Ej, czemu ty na wózku inwalidzkim mnie ścigasz? Nie, to jest porąbane, nie. Szybko, uciekamy do motelu. Do motelu. Okej, widzowie, tak już nie może być. Znalazłem sobie w motelu i na szczęście nikt mi się nie dobije. Nie mam kompa i sobie gram w Robloxa i oglądam takie słodkie pieski na internecie. Ale ogólnie dobra. Okej, coś. Ktoś puka. Halo, kogo tam do mnie niesie? Halo. Ej, siema. O, siema, Karol, co ty robisz? Co? Myślałam, że jakaś przychowańka grasuje tu w mieście. No, ona normalnie chce mnie ten, nie? No. No, słuchaj, ta psychowanka jest jakaś dziwna. Stary, co? Ja przyniosłem tu jedzonko ci. Dobra, dzięki, bo ja się nawet z tego domu na przez najbliższe 7 miesięcy nie wyrwę. Ale to będzie pyszne. O, niam, 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 niam. Ole, dobra. Niam, 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 niam. Jeszcze maka od tamtego nowego. O, niam, niam, ole, dobra. Od tego nowego sklepu. Wiem, dzięki. Ole, dobra. O, ale pyszne. O, nigdy takiego dobrego nie jadłem. No. Jeszcze tutaj naleśnika. Mięsko i tutaj fryteczki. To nie są fryteczki, to jest chyba jakaś fasolka. Ale i tak dobra. Jedź zdrowo, Krzysie, Krzychu. Dzięki. Ale to wszystko dobra. O, ale mnie lekko brzuch boli. Ale mnie brzuch lekko boli. Co to jest? Skąd ty masz milion złotych! Gosiu! Co? Jak mi milion? Milion złotych, że ja sobie kupię za to kozackie fury i w ogóle... Czekaj, tylko sobie tu wezmę moje przebranie, które kupiłem ostatnio. Czekaj, gdzie ode? Jest tu w kieszeni. O, to jest bluzka. A tu gdzieś były spodnie. Widzisz, to są twoje ubrania. Czekaj, gdzieś tu... Czekaj, może tutaj ja coś znajdę. Czekaj, nie mogę otworzyć tego. Co? Co się stało, widzowie? No mnie rozpiło. Czekaj. Nie wiem, widzowie, coś się stało, ale nas wywaliło i już, słuchajcie, jesteśmy na Brookhaven. Był po prostu chyba jakiś błąd albo coś, albo jakaś aktualizacja. Stary, musimy dzisiaj... Ale okej, ja sobie upgrade'uję mój skuter. Stary! I... I patrzymy, gdzie jest ta psychowanka. O, pum, ale takie... Ej, nocujemy dzisiaj razem.
Co? Lutujemy dzisiaj w namiocie. Nie wiem. Nie wiem. W namiocie. Są łóżka. Nie wiem. Dobra, dawaj, chodźmy nocować, będziemy śledzić. O, tu pod drzewem. Tu będziemy... Co ty chyba sobie żartujesz, jestem za bogaty, bejkon. No zobacz, są dwa łóżka. O, to szybkie. Stary, bym ci dał 1 000 000 złotych, jakbyś ze mną się przespał. Co? Byś mógł sobie zagryzować Przespał? Tak. Ty, ja nie chcę znowu spać. Ej, co jest? Dzień dobry, ja mam wrapa, poproszę. Dobra, i no, okej. Okay. Więc, a, i ogólnie widzowie, może za 2-3 tygodnie będzie odcinek ze żniw, słuchajcie, na moim polu, także w sumie na żniwa będą nagrywane, także możecie na to czekać. O nie, bo to będzie za niedługo. Ale okej, okay, lecimy teraz dalej. I nie da się wejść na jedno, ale okej, dobra, możemy sobie zmienić chyba felę. Okej, no takie oto, takie o. Ej, co jest, ktoś rowerem jechał. Okej, ktoś rowerem jechał, a ja słuchajcie, muszę jechać i się ubrać, także... Stary, zamykają mnie do więzienia. To czemu? Nie wiem. Dobra, ja przyjdę jaki taki bejkon. Jadę po ciebie. Jadę. Zamykają mnie. Czemu cię zamykają? Nie wiem. Okej, lecimy. Nie. Czekaj, mnie też wsadzają do ciebie. Czekaj, ja też wjeżdżam do ciebie. Otwieraj mnie, nie, co jest? Ja tam wjeżdżam. Zamykaj, pan. O, siema. O, dzięki. Co? Ej, nie! Mordentą byłem! Nie, pomocy, nie, proszę. Ej, stary, ale musimy być w zgodzie, nie? Przebieraj się! Czemu? Przebieraj, bo stare! Ale zobacz, jakiego gokarda mam fajnego, możemy sobie jeździć. Idź, bo cię zaraz do kibla wkręcaj. Nie, nie, tylko nie, nie kręciołek, nie, proszę, nie. Nie, dobra, już będę grzeczny. Już będę grzeczny. Teraz będę uciekał wentem jutro. Dobra, jutro będę uciekał wentem, ale to będą jaja. Przecież ja ucieknę przed nim, że on taki nubek, że taki kogartę na dnie zamknął. Taki nubek nawet. O, widzowie, już wstałem. O, co jest? Otwarta cela? To ja uciekam. Ale co jest? Dobra, bierzemy jeszcze ten. Ej, co ty robisz? Ej, nie, zostaw mnie. Nie, uciekam. Ej, ja też mam broń. Masz. Nie możesz wyjść, ale nubek. No taki silny jestem, że się przebiłem przez... O nie! Okej, widzowie, mi udało się uciec, ale nie wiem jak on, czy on jeszcze będzie grasował na mnie. Więc dlatego muszę iść sobie zrobić domek. Jest? Zrobić sobie domek, więc idziemy. Coś mamy bronię. Pyk. I słuchajcie, mam taki plan, żeby założyć własny warsztat samochodowy. O tak, ej, to będzie epickie.